Zajęliśmy się motylami dziennymi, ponieważ jest to grupa bardzo łatwa do obserwacji i do inwentaryzacji. Co można więcej powiedzieć, motyle dzienne kojarzą nam się z ciepłem, ze słońcem, wręcz z wakacjami. Budzą bardzo pozytywne skojarzenia, emocje. One nie gryzą, nie żądlą, są piękne, mają szeroki wachlarz kolorów. Można za pomocą tej grupy robić edukacje ekologiczne zarówno dla tych najmłodszych uczestników, jak i starszego społeczeństwa. Motyle, a w zasadzie dane o motylach dziennych zbierane z obszarów lubuskich parków krajobrazowych objęły trzy sezony. Badania rozpoczęto w 2017 roku, a skończono w 2019. Obróbka materiału, całe gromadzenie, analiza wszystkich danych trwała 9 miesięcy. Udało się nam wydać zarówno publikacje bardziej dla naukowców, jak i dla amatorów. Co jest takiego bardzo fajnego w tym wszystkim? Ano mianowicie to, że dzięki tym badaniom wiemy, że na terenie lubuskich parków krajobrazowych występuje aż 75 gatunków. To jest bardzo dużo, gdyż parki krajobrazowe w województwie lubuskim zajmują dokładnie 5,4% powierzchni, a w całym województwie lubuskim według współczesnej wiedzy występują 93 gatunki. Interesującymi gatunkami w lubuskich parkach krajobrazowych były na przykład przestrojnik Titonus, gatunek, który występuje tylko na terenie powiatu żarskiego w całym kraju. A dla nas jest zaszczytem to, że występuje właśnie na terenie parku krajobrazowego Łuk Mrzakowa. Kolejną ciekawostką, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, że motyli przybywa w naszych parkach krajobrazowych, jeżeli przemieszczamy się z północy na południe. Kolejna również cenna podpowiedź, jeżeli park jest coraz to większy, jeżeli wzrasta różnorodność siedlisk, liczba gatunków również nam wzrasta. Układ Atlasu Motyli Dziennych Parków Krajobrazowych został tak stworzony z myślą o zarówno amatorach, jak i profesjonalistach. Czytając tą książkę, w pierwszej kolejności dowiadujemy się, ile parków krajobrazowych występuje na terenie województwa lubuskiego, jakie są w nich siedliska. Następnie przechodzimy do działu metodyki, jak zbieraliśmy dane, kiedy, na co zwracaliśmy uwagę. Wszystkie dane ważne, które dotyczą fenologii gatunków. Po tej części przechodzimy do spisu, czyli przeglądu wszystkich stwierdzonych przez nas gatunków. Zdjęcia, które są przedstawione, są autorstwa kilkunastu osób, które miały swój współudział w zbieraniu danych do atlasu. A na samym końcu mamy rozdział poświęcony charakterystyce lubuskich motyli dziennych w parkach krajobrazowych na tle motyli dziennych w innych parkach i narodowych, i krajobrazowych całej Polski. W związku z czym możemy wyciągać ciekawe wnioski, które posłużą nam do kolejnych badań.